Siemano, witam w kolejnym odcinku Fantów ze Śmietnika. Wczoraj taki łup. Pozyskałem, podsumowanie robię z busa, z te czwórki, w oczekiwaniu na Sylwana. Spójrzcie, jakie piękne radio. Unitra Diora. Wywalone na śmietniku. Jak można? Jedyny mankament. A tutaj śrubki widzę jakieś, aha, ale to można naprawić, nawet są, nie wypadły, także to jest duży plus. Wszystkie guziki są, chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Jedyna rzecz to, że obcięta jest wtyczka, ale to najmniejszy problem, bo można coś takiego dosztukować. Także takie przepiękne radio Unitra Diora. Patrzcie, Berlin, Budapeszt, Marsylia, Praga, Paryż, Katowice, Londyn, Wrocław, Nicea. No jest przepiękne i stan bardzo dobry, naprawdę. Trochę przykopczone, przykurzone, bo było w śmietniku, więc trochę się ubrudziło. Na szczęście nie popękane. Dobra, lecimy dalej. Taka teczka dla właściciela Opla. Można sobie tutaj do niej włożyć wszystkie dokumenty, jest w bardzo dobrym stanie. Teczuszka na Opla. Książki. Instalacje budowlane. Hoffman Lisicki. Mogą być naprawdę ciekawe rzeczy tutaj. O, może tutaj ta spłuczka nawet będzie. Ten dzwon, który złowiłem. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że gdzieś może być budowa tej spłuczki. I odnajdziemy w tej książce właśnie ten dzwonek z magnesu. Teraz na topie tenisiści. Iga Świątek. A tutaj dawni tenisiści. 150 rakiet. Najlepsi tenisiści świata. No nie. Andra Jäger. No stare. Z którego roku to jest? W ogóle? Nie ma podanego tutaj. Nie ma podanej daty. 84 rok. Następnie Kazimierz Górski. Nasz wielki trener. Pół wieku z piłką. Mega książka. Też śmietnikowa. Wszystkie śmietnikowe rzeczy tu są. Program produkcji polskich hut żelaza i stali. No nie mogłem odmówić sobie. 74 rok, czyli można powiedzieć, że powiązane, ten rok jest powiązany z wielkim sukcesem Kazimierza Górskiego. No jak złom, jak żelazo i stal, no to musiałem zabrać. Dobrze, lecimy dalej. Patrzcie na to. Mega fan. Wszystko kompletne. Tutaj uchwyt. Niesamowite. Dwa spotki kryształowe. Mam już takie dwa na Pchim Targu, może zauważyliście. To teraz będę miał cztery. Jakieś brudne w buraczkach czy czymś, ale to się domyje. Niesamowite. Nie wiem, co to jest. Ale wygląda super. Jak odkręciłem to, w środku takie małe dziurki są jak palniczki. Popatrzcie. Do czego to służyło? Może to jest taka... Może tu się wlewało naftę na przykład i taki palnik? Nie mam pojęcia, ale mega fancik. Buteleczka. Nie wiem, czy sobie jej nie zostawię. Prześliczna. Podejrzewam, że taki szpunt powinien tutaj do niej być szklany. No ale nie było niestety. Ale sama w sobie buteleczka przepiękna, chyba na jakieś waciki albo, no lekarska ogólnie, lekarska butelka. Kaneczka, też niestety nie ma pokrywki, chodziłem, szukałem, grzebałem, zaglądałem pod śmietniki, nie było. Ale kaneczka też w pięknym stanie. Dalej, takie chyba przyborniki drewniane, były porozwalane
obok śmietnika leżały, oddzielnie to, oddzielne zatyczki, ale pozbierałem, no i chyba 4 sztuki były tylko. Stan też widać, że szufladowy, przepiękny. Szklaneczki, tam było szklaneczek różnych w szkle powywalanych, popękanych, ale te są jakieś twarde i wszystkie 4 sztuki, które były, udało mi się uratować. Oj, sorry, rozmazał się obraz. No, 4 szklaneczki. Komplet. Koszyczek taki ładny. Też stan igła. Jakieś fragmenty lamp. Miedziucha będzie. Karnisz jeden. Takie przepiękne wiadro. Też stan bardzo dobry. Tylko brudne. Nawet ta drewniana, ten drewniany uchwyt jest w nienagannym stanie. Przepiękne wiadro. Mam taki niebieski już w piwnicy. Chyba sobie do kompletu wezmę i to. No i klosz taki. Nie pękł przy wrzucaniu do kontenera. Może komuś się na pchnim targu przyda. No i taki koszyczek jeszcze. Też bardzo ładny. W stanie bardzo dobrym. Także fantów dzisiaj co nie miara. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo fanty naprawdę zacne. Cześć!